Proszę bardzo. I proszę bardzo. Babcia Biemieńska. Babcia 86 lat. Biemieńsko, a ta się oleży i patrzy się na mnie. Ojejku. I ty, babciu, mówisz, że ty nie masz sił, jesteś już staruszką. Schorowaną, biedną, tak? Ale ja się dziwię sama, dziecko. Patrz, tak o okiem psa, teraz tak widać okiem psa, bo pies tu leży. O, tu jest pies, tak? Ja nie wiem, czy widać. Tu biedny piesek leży i patrzy się. O, tak się patrzy. Babcie, prawie 90 lat wszystko robią, to jest. No właśnie. O, jest dziecko. No właśnie. Tak, tak. No, no i co? No i masz przy stole to wziąć sobie na stojąco? Ty, ja bym się tak nie pochylił. Ja, ale ja tak się nie pochylę. Ja tak się nie pochylę. Ja tak się nie pochylę, babciu. No, jak ty zrobiłaś? A ja jestem miękka, a ty masz taki, wiesz, sztywny kręgosłup. No, ja jestem sztywny, mając 40 lat, a ty? Ja widzę, babcia ma lepszy masz. Babcia ma 35. No weź, bo ja to filmowałam normalnie. Babcia, poczekaj, się pochylę, poczekaj, no. No. Pokaż. Babcia lepiej leci. Nie, kurde. No, no. Czy nie? A ja? Babcia lepiej. A ja patrzę. I to mi spokój. Bo ty jesteś gruby. Patrz, babcia, no pokaż. O, cholera, jasna. Taka giętka. Widziałeś? Widziałeś grubasie? No. Proszę. No. Zobacz, no. No, jestem facetem w końcu, no to mam sztywny, nie? Kręgosłup. No, no. Daj spokój. Moja babciunia prawie 90 lat. Wszystko wykonuje. No, sfilmowałem to. No, no, niesamowite. No, no, to jest niesamowite. Akurat, no. Nasza babcia jest jak zajęczyca. Jak zajęknie, to podskoczy. Tak. Nie jesteś niesamowita, babciu. Ja się sama zastanawiam nad sobą. Boże, kochana. Mama, może cały takie rodziny jest. Takie rodziny. Tak, no tak, no. Babciu, żywe, babciu, żywe. Babciu, z Podlasia są żywe rodziny. Geny. Geny silne. Cała rzecz polega na czym? Na czym? Babcia, jak wykonujesz ćwiczenia, tak. Jesteś strażna. Tak. Po prostu. Nawet tak. O takie ćwiczenia, no, to tak. Będziesz zawsze po prostu po pierwsze prosta i zawsze będziesz mogła się zginąć bez problemu. Gdzie inna będzie osoba. Jeżeli ona ciągle leci po tych schodach i nie ciągle nie tak. No. No to są ćwiczenia, kochana. To są ćwiczenia. Tak, dokładnie. I to jest... To jest, kochani, bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby... Czas mieć ten ruch, bo dla narządów, jak się mięśnie ruszają, to wiadomo, że ukrwienie jest lepsze, dotlenienie jest lepsze dla wszelkich komórek, więc no, no niestety to wszystko ma wpływ. My często jako Polacy chorujemy, bo prawda jest też taka, że często Polacy na emeryturze co robicie? Co robi przeciętny Polak? Siedzi i płacze. Ewentualnie się modli. O Boże, Boże, Boże. No właśnie. A co robi nieprzeciętny Polak? Biega, jak pewna babka w Warszawie 90-letnia. Już mój babciu, już. Także w ten sposób, moi drodzy, tak to wygląda. Jednak ruch jest bardzo w życiu ważny. Także ja z mojej babci jestem dumny. Pozdrawiam was serdecznie. A ty już sytuację wykorzystujesz? Co robisz tu w pokoju? Patrzcie, usiadła. Ona wie, że tu wchodzi do babci w pokoju. Nie może. Siedzi jak grzecznie. Aj, Maja, Maja, wychodź już stąd. Wychodź, piesku, idź, idź. Babcia ci raz pogoni kijem. No idź. Aha, babcia już cię widziała. Ach, ty. Pozdrawiamy.